Bardzo się cieszę, że być może niedługo będę miała szansę pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Gdy na tablicy zobaczyłam swój czas, poczułam ogromną satysfakcję ze swojej pracy, że zrobiłam minimum olimpijskie. Od dziecka jestem związana z pływaniem i występ na Igrzyskach był moim największym marzeniem. Bardzo się cieszę, że moja szkoła ułatwia mi trenowanie i bardzo polecam ją każdemu sportowcowi. Dzień dobry, Sławomir Pliszka, trener pływania. Trener Laury Bernat, która przed paroma dniami uzyskała minimum olimpijskie na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym do igrzysk w Tokio. Dzięki temu ma szansę pojechać. Jeżeli nikt lub maksymalnie jedna zawodniczka popłynie szybciej od niej w okresie do końca maja tego roku, to można powiedzieć, że Laura stanie się olimpijką. Gdyby popłynęły dwie, niestety ta trzecia nie może pojechać. W swojej historii miałem już dwukrotnie możliwość bycia trenerem zawodniczki, która była na Igrzyskach Olimpijskich. Była to Paulina Barzycka w 2004 roku w Atenach i potem w Pekinie w 2008 roku. Więc będę być może miał okazję i przyjemność po raz trzeci być trenerem olimpijki. Laura jest teoretycznie najmłodszą w historii polskiego pływania, która ma szansę pojechać na te igrzyska, mając niecałe 16 lat. Co do wyniku, który padł na naszej lubelskiej pływalni, to byłem przekonany, że jest to możliwe. Dlatego zaatakowaliśmy już teraz, nie czekając na główne mistrzostwa Polski, które odbędą się za dwa tygodnie u nas też na pływalni Aqua Lublin, gdyż zawsze to mniejszy stres na imprezie troszkę niższej rangi, a taka możliwość była. Wcześniej w Ostrowcu atakowaliśmy ten rezultat, niestety była troszkę podziębiona, więc się to nie udało. Plany na najbliższe tygodnie czy miesiące to przede wszystkim właśnie start na Mistrzostwach Polski i zaraz później, tydzień później po Mistrzostwach, Mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Będą to Mistrzostwa Europy Seniorów. Tam będą jeszcze możliwość kwalifikacji olimpijskiej dla nie tylko Polaków, ale dla wszystkich zawodników z Europy. I potem jeszcze przed igrzyskami jest impreza bardzo ważna dla nas i dla Laury. Są to Mistrzostwa Europy Juniorów w Rzymie i tam postaramy się godnie zaprezentować nasz Lublin, nasz kraj. I po igrzyskach, jeżeli oczywiście te zawody się odbędą, będą jeszcze Mistrzostwa Świata w sierpniu. Nieznane jeszcze jest dokładnie miejsce i czas rozgrania tych zawodów, ale będą to Mistrzostwa Świata Juniorów. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty Pieleckiej-Sikorskiej mamy możliwość tutaj uczenia się w Szkole Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. Dzięki temu też Laura miała spokojne przygotowania i do tego uzyskania minimum i mam nadzieję, że też godnie tą szkołę zaprezentuje na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.